I tak oto jestem tu, w sanktuarium pośród sosnowego lasu, ostatniej enklawie Mrocznego Bractwa. Teraz to ja trzymam w ręku kontrakty śmierci ku uciesze Nocnej Matki. Sama Nocna Matka jest też już z nami, przywiązujący Cero. Czy do nas przemówi, czas pokaże. Póki co robię, co do mnie należy. Pod osłoną nocy, odziany w zbroję mroku, ruszam wypełnić kontrakt na północ stąd, a potem jeszcze dalej na północ. Witajcie, niestrudzeni poszukiwacze przygód. Witam was, ja, czyli Sharpie oraz ten oto tutaj, Derwan, w kolejnym odcinku z serii Skyrim na moim kanale. Kontynuujemy tę niesamowitą i jakże epicką opowieść w świecie The Elder Scrolls. Kochani, pod poprzednim odcinkiem jeden z was o niku Kafo. Pozdrawiam cię, Kafo, bardzo serdecznie. Troszeczkę mi tak wszedł na ambicje i zarzucił, że gram na niskim poziomie trudności, bo gram na czeladniku. I ja tu odpisałem w tym komentarzu, że challenge accepted, wyzwanie przyjęte, i zwiększyłem poziom trudności na poziom expert. Nie będzie teraz żadnego cięcia, że niby z powrotem ten obniżyłem poziom trudności, no ale rzeczywiście może troszeczkę bardziej satysfakcjonująca ta rozgrywka będzie. Przewiduję niezliczoną ilość zgonów i nawet grę o tron będę w stanie zawstydzić, podejrzewam, tą ilością zgonów moich, no ale cóż. Dobra, no okej, spróbujmy. Kochani, znajduję się w karczmie w Rzecznej Puszczy. Wyruszyłem z Sanktuarium Mrocznego Bractwa w stronę kolejnego celu, w stronę kolejnego kontraktu, jak słyszeliście we wstępniaku. We wstępie narracyjnym wyruszyłem na północ. Wyruszam na północ, bo jestem ciągle w drodze i będziecie mi dzisiaj w tej drodze towarzyszyć. Jak wiecie, ja nie biegnę tutaj przez ten świat, nie pędzę z lotem błyskawicy przez te wszystkie zadania. Ja po prostu tutaj delektuję się tym światem, ponieważ Bethesda w ostatnim swoim tworze godnym uwagi, czyli The Elder Scrolls 5 Skyrim, zapewniła nam naprawdę niesamowity klimat i niesamowite opowieści, głównie poboczne. Zresztą ja tylko pobocznymi opowieściami się zajmuję. Przecież nikt nie widział na moich odcinkach smoka, bo smoków w mojej opowieści nie ma jeszcze. W porządku, kochani, zerknę sobie na mój dziennik zadań. Nie czas na łzy, jest to quest głównego wątku Mrocznego Bractwa, który otrzymałem od niejakiej Astrid, można by powiedzieć szefowej tej całej organizacji, taką moją siostrę, no tym razem, no ja jestem w bractwie, jestem bratem z Mrocznego Bractwa, więc to jest siostra Astrid, przekazała mi pierwsze poważne zlecenie, ale ja się najpierw chcę zająć tymi mniej poważnymi zleceniami, czyli na serię trzech zleceń, jedno z nich wykonałem w ostatnim odcinku i teraz udaje się nieopodal mniej więcej chyba Wichrowego Tronu, o ile dobrze pamiętam. Moment. Oj, tak. Wichrowego Tronu. Tak, Wichrowy Tron jest tutaj. Ja mam udać się mniej więcej w stronę Tartaku Angiego i tutaj czeka na mnie Enodius Papius, którego trzeba zabijus. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. Oj kurczę, momencik, zaraz do was wracam. W porządku, jestem, nieoczekiwane problemy techniczne. Także Enodius Papius z Tartaku Angiego. On gdzieś tutaj sobie w okolicach tego tutaj oto mostu krąży. No i trzeba go będzie po prostu kropnąć. No zobaczymy, czy tym razem uda mi się to zrobić delikatnie, niezauważonym przez straż. Jeżeli straż mnie zauważy, a zechce z nimi walczyć, to wiadomo, jak to się skończy. Dobra, ja spędziłem sobie noc tutaj w Rzecznej Puszczy, ponieważ z sanktuarium wyruszyłem nad ranem, właściwie o godzinie 3. No można powiedzieć, że to była noc, ponieważ tutaj jeszcze było ciemno, jest godzina 9:52 rano. Uzupełniłem sobie wodę, oczywiście coś tam zjadłem, aby nabrać sił.
Aha. No i odziałem się w zbroję, którą dostałem od Mrocznego Bractwa. Sama zbroja jest delikatnie lepsza od skóry zbawcy, którą nosiłem wcześniej. Widzicie, wszystkie statystyki są na czerwono. Zarówno i osłona, i ciepło, i klasa pancerza przede wszystkim. Zbroja mroku jednak jest troszeczkę lepsza. Dodatkowo zwiększa odporność na trucizny. No skóra zbawcy również tutaj jakąś odporność zwiększa. No właściwie trochę lepiej, bo oprócz trucizny no to jeszcze magii. Zobaczymy, ja tego nie będę się pozbywał absolutnie. Oczywiście kaptur mroku, lepsze obrażenia z łuku, to mi się podoba. I teraz zastanawiam się, czy nie mam czasem jakiegoś pierścienia jeszcze. Nie widzę tu, jest pierścień. O, czyli mam łącznie 28% premii do strzału z łuku. Dobrze jest, dobrze jest. No i oczywiście tutaj moja osłona na twarz. Szkoda, że zielona, a nie czarna by mi bardziej pasowało, no ale to jakoś wydropiłem i sobie to tutaj noszę. No i buty mroku, jeszcze ciszej się będę poruszał, no po prostu jest to niesamowita sprawa. Jeżeli chodzi o statystyki ciepła, no bo to jest najważniejsze w rejony, w które idę, no to nie ma tragedii, no nie ma tragedii, nie powinienem jakoś rewelacyjnie szybko zamarzać, a w razie czego jest odpowiednie menu konfiguracyjne, gdzie mogę sobie te przedmioty podrasować. No i być może dla zachowania klimatu, aby tę zbroję nosić w miarę bezpiecznie, możliwe, że to uczynię, no ale nic, dobra. Wychodzimy w takim razie tutaj z gospody, żegnamy się z Delfin oraz z kim? Orgnarem, momencik. Pokoje i jedzenie, napitki również. Ewentualnie... Napoje dla spragnionych. Tak, strawę dla głodnych, dobrze. I jeszcze ewentualnie sobie u niego może kupię jakieś jedzenie, chociaż ja tam chyba mam co jeść. Ale nie zaszkodzi spróbować zupa pomidorowa, bo bardzo ją lubię, zupa z małży. Tego jeszcze nie jadłem, spróbuję. Dobra, i słuchajcie, ruszamy na północ. Planuję w dzisiejszym odcinku oba kontrakty wypełnić. Do Gwiazdy Zarannej, potem od Tartaku Angiego nie ma jakiegoś tam kawału drogi, więc podejrzewam, że bez problemu jakoś dam radę tutaj to oczywiście okiełznać i dotrzeć na miejsce przede wszystkim. Także no, zobaczymy. Kostium? Chyba żartujesz. Oczywiście, że mówię serio. W dalszym ciągu pada, no nic. No ta zbroja troszeczkę ma więcej osłony, więc nie powinno być większego problemu. Pająk śnieżny w 5 minut. Dobra, ja sobie jeszcze wejdę do kupca. Dozbroić się w strzały, bo ja właściwie mam tylko żelazne strzały. Na poziomie ekspert one mogą być zdecydowanie za słabe. A przy okazji coś sprzedam, ale moment. Jeszcze podejdę do mojego wierzchowca. Coś niecoś od niego zabiorę, bo ja mu tam poprzekazywałem troszeczkę rzeczy wcześniej. Więc dlaczegoż by mam nie zabrać od niego czegoś z powrotem? Moment, właśnie, kostur strachu. Tak, ja to wezmę. Gauldursona sobie zostawię jako taki artefakt. Ale kostur strachu on jest dużo warty i ja wolałbym go po prostu tutaj sprzedać. Kurczę, będę musiał porobić sobie jakieś coś z kowalstwa. Bo ja mam dużo skór, coraz więcej skór, ja praktycznie wszystko skóruję. Aha, no i te rękawice pewnego chwytu jeszcze zabiorę, tak. Sztaby niech sobie konik nosi. A widzicie, mogłem spokojnie zostawić te sztaby tam w chałupie. No ale dobra, nic się nie stało. Wejdziemy sobie z powrotem do kupca, sprzedamy co mamy sprzedać i zobaczymy. I oczywiście... Jeżeli on nie będzie miał strzał, ja tu się nie mieszam na razie w wasze sprawy, ludzie. Ja wiem, że wy tam macie jakąś sprawę ze szponem, którego wam ukradziono, ale ja na razie nie chcę w to wchodzić. Uwierzcie mi. Kupiec Rzecznej Puszczy ma wszystko, czego możesz zapragnąć. Co masz na sprzedaż w takim razie? Powinieneś mieć strzały, a ja pragnę strzał w tym momencie. Dla niektórych to nic, dla mnie jednak jest bardzo cenne. Dobrze, zobaczmy. Okej. A więc tak, broń, strzała. Stalowa strzała. No niedobrze. Mam nadzieję, że strzały będzie miał również kowal. W takim razie, no nic, dobra, no to ja póki co poprzestanę na tym, żeby coś niecoś sprzedać. Kostur. Jest kostur strachu. Nie stać go na to. Dobra, to inaczej. To rękawica pewnego chwytu chociaż mu sprzedam. Stalowe rękawice pewnego chwytu, dobrze. Tarcze, myślę, czy tarczy się nie pozbyć i po prostu zamiast tarczy się sobie zainwestować w drugi jednoręczny miecz. Mam co prawda ten jeden miecz taki dosyć ciekawy i jeszcze jakiś sztylet, no właśnie zresztą tutaj
Właśnie ten taki sztylet, strzały sądziciela dwie, strzały poszukiwacza. No niby mam tych strzał poszukiwacza trochę, ale podejrzewam, że może mi tutaj być ich za mało. Żelazne strzały, czy się ich pozbyć kompletnie? Dobra, ja sobie je lepiej zostawię na wszelki wypadek. Niech one zostaną. Muszę wracać do sprzątania sklepu. Niech one sobie zostaną tutaj. I ruszamy. Dobra. Ewentualnie jeszcze białą grań zahaczę. Ostatnio miałem zahaczyć, a tego nie zrobiłem. Dobra. To ja sobie ruszę w kierunku białej grani i w białej grani jeszcze ewentualnie odwiedzę kowala. Aha, tutaj przecież miałem kowala odwiedzić. Kurczę. Za dużo mam po prostu pomysłów na minutę. Dobra, dobra. No to szybciutko jeszcze tutaj. No i zaczynamy konkret. Jest, jest. Kowal jest akurat w trakcie pracy, więc powinno mi się udać. To jest chyba lod, o ile się nie mylę. Nie co dzień mamy gości w rzecznej. Alvor, Alvor. Czegokolwiek zapragnie. Strzał. Miecze, hełmy. Praktycznie wszystko, czego zapragnie. Ma elfie strzały, no to to już jest coś. To już jest lepiej. Dobra, to 10 tylko. No niby niedużo, no ale okej, okay, niech będą. No i orkowe, dobra. Och. No, czy ten łuk jest... Nie, wydaje mi się, że łuk falmerski jest lepszy. Giętki, no oczywiście, no to... To nie ma w ogóle o czym dyskutować. Ciężko będzie przebić jakikolwiek łuk. Rębacz bohatera. Bardzo ładna broń, ale to jest duża, ciężka broń. Bardzo powolna, ja raczej... W szybsze bronie bym szedł, jeżeli już. Dobra. I teraz tak, o ile się nie mylę, to jest tu też zielarz? Tutaj, ewentualnie jakieś mikstury. Nie, 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 to jest Svena i Hildy dom. Dobra, to może zielarz będzie jakoś tutaj. A czy zielarz, może ten tutaj jeszcze kupiec będzie miał mikstury. Ja sobie następnym razem zrobię po prostu... Ja i moja siostra Kamila z chęcią ci pomożemy. Miło mi. Różnorodne towary. Ja sobie następnym razem będę robił po prostu jakieś tam rozpiski. O, jest mikstura obfitego i pomniejszego. Dobra. Myślę, że to mi się może sprzydać. I mikstura uleczenia choroby, bo wydaje mi się, że tak, mam skamienicę, więc generalnie jestem słabszy. Zróbmy to tak. Gorączka, łamignata i jeszcze skamienica. Ojejku. No zdarza się. Mam nadzieję, że to wszystkie choroby mi uleczy. Mikstura uleczenia choroby jest. Tak jakby i bez tego było się. Czy to jedną? Obie, dobra, super. Super, to w takim razie mi to pasuje. Ale moment, ja na pewno spojrzałem gdzie trzeba. Jeszcze raz. Aktywne efekty, dobra, w porządku. No to tak, no to teraz trzeba tylko zmienić strzały z żelaznych na jakieś lepsze. Sądziciela, no szkoda, że tych nigdzie nie mogę dostać. Elfia. Elfia, strzała orkowa. Może w drodze orkową sobie zostawię. Aha, ale jeszcze jedna rzecz. Jeszcze spróbuję może tutaj coś poprawić. Jeżeli będę mógł. Nic nie mogę z pancerzy. No tak, bo musiałbym, one są w większości zaklęte. Musiałbym najpierw opanować to. Ale jeżeli chodzi o broń, no to również nie. Dobra, trudno. No to zrobimy tak. Spróbujemy wygarbować skórę. I teraz tak, paski skóry, peleryna z juty to też nie, jakiś tailoring, no nie do końca, a no tak, więcej mam mój konik, będę musiał od niego zabrać, po prostu, dobrze, to weźmiemy tak, sztabę, wilcze skóry, wilczych porządnych też max. Wygotowana chitynowa płyta, to na razie zostawię. Skóra trolla porządna. Co tu jeszcze jest? Skóra śnieżnego kota, skóra trolla skinowego, skóra jelenia, o i lisia, dobra. Te mogą być po prostu dużo więcej warte, więc wolałbym... Chociaż moment. Jeszcze sztabki jakieś stali, żelaza może być. I stali, zobaczymy.
Wezmę póki co wszystkie. Ja wiem, że mam obciążenie, ale to nie szkodzi. Dobra, i poza złotymi. I zobaczę, czy ja mogę wykuć jakieś strzały, bo wydaje mi się, że mam tutaj... Wyposażyłem się w modyfikację, która mi to pozwala. Pozwala mi wykuwanie strzał. Sigrid. Odejdź, Sigrid. I teraz tak, on tutaj tego oczywiście używa. Szukasz nowego teraz ja. Ostrza. Dobra, są strzały. Strzała renegatów i ćwiczebna. No musiałbym najpierw... Tak, musiałbym najpierw tutaj... podskillować najlepiej. Kurczę. Na kolowiański łuk to jest co? Jedna sztabka żelaza, 25 zł, 3 drewna opałowe. Szkoda drewna opałowego. Może spróbuję po prostu zrobić żelazny sztylet. To jest tanie, że tak powiem. Żelazny sztylet, żelazny sztylet. Dobra, więcej nie mogę póki co. Ale wydaje mi się, że mogę. Nie, paski skóry to się robi przy tym. Dobra. I teraz momencik. Potrzebujesz, mogę wykuć najlepszą broń i pancerze. Dobra, elegancko. I teraz tak, zaraz, te żelazny... Żelazny miecz w ogóle, po co mi to? Szabla Alinor się jeszcze przyda. I ten... Kurczę, ten sztylet mnie tutaj ciekawi dosyć. Może ja bym sobie oba dał. I ten cesarski miecz jeszcze sprzedam. Krasnoludzka strzała jedna. Się zastanawiam, czy tych dwóch sztyletów sobie nie wziąć do skrytobójstwa po prostu, do ulubionych. Myślę, że to byłby dobry pomysł. Tak klimatyczniej by wyszło. Momencik, damy tak. Ulubione i ulubione. I teraz tak. W ulubionych zrobię sobie z tego tak. Dwójkę mam tarczę, to nie. Musiałbym usunąć tarczę z ulubionych. Dobra, to zrobimy tak. Falmerska tarcza, porządny. Dobra, i teraz... Okej, tu zrobimy jedynkę. I dwójkę jeszcze ten, tak. I teraz tak, piątka to są płomienie, szóstka strach. A przedświt nie ma teraz... Nie ma teraz tutaj miejsca dla siebie. 6, 7... Siódemka to była pochodnia, ale ona mi się chyba wypaliła. Także... Przedświt, w razie czego dobrze, żeby, dobrze byłoby go mieć gdzieś. Dobra, pod siódemkę damy przedświt. Okej, będę pamiętał chyba. Dobra, zapisuję grę. No nic, no trudno. W takim razie resztę oddaję tutaj wierzchowcowi. No i zobaczymy, pójdziemy z tym, co mamy. Ewentualnie jeszcze zahaczę o tę białą grań i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to teraz tak, sztabki wszystkie. Wszystko jak leci z powrotem. Wilcze skóry. Porządne też. Skóra jelenia, skóra trolla. Dobra, w porządku. No i możemy jechać dalej. No tak, no, ludzie reagują tutaj na moją zbroję Mrocznego Bractwa i czasami tak... O Jezus Maria. Czasami tak reagują dosyć dziwnie, można by powiedzieć. Dobra, no to ruszamy już w stronę białej grani. Polecę sobie tutaj galopem, czy wręcz cwałem nawet. No, jestem ciekaw, jak to na tym ekspercie będzie z walką. A jak widzieliście, no przynajmniej jak widzieliśmy w tym, w lasach tamtym, sosnowym lesie, generalnie w rejonach nieopodal... Nieopodal, powiedzmy, Falkret, no to tamtej zwierzyny dzikiej było dosyć sporo. Mamy wilka, proszę bardzo. Zejdźmy z konia. No ale złaź, stary, złaź teraz. Okej. Ło! Nawet mi się udało to zrobić. No tak, przedświt to jest dosyć potężna broń, więc akurat mam go wybrany. No nic, dobra, ja sobie lepiej tutaj ustawię łuk. Nie będę przeszukiwać tych wilków. Dam sobie z tym na razie spokój. No nic, no wilki to nie są w sumie tam takie jakieś wymagające przeciwnicy, więc tutaj nie będziemy... Nie ma się czym podniecać tak właściwie.
podczas ataku na wilki. No ale dobra. Przejdę sobie tutaj właśnie przez białą grań i zobaczymy. No i zobaczymy, jak to tam wyjdzie z tym wszystkim. Gigant, widzę, tutaj się zabłąkał, zabłądził. Poszedł sobie tędy. Jeszcze tutaj ktoś. No tak, tutaj jest bardzo dużo teraz takich. No po prostu Skyrim żyje. Teraz Skyrim żyje, ponieważ no. Jest tutaj też modyfikacja na imersyjnych obywateli po prostu. O, w ten sposób. Nie dość, że oni ze sobą rozmawiają, tam jak gdzieś są w podróży czy coś, no to jeszcze jest ich więcej przede wszystkim. Jakoś tam sensowniej żyją. Dobra, podjadę do tej białej grani. Trzeba się porządnie dozbroić. No bo niewykluczone, że ja po drodze jakąś jaskinię, może na jakąś jaskinię się skuszę, albo na jakieś ruiny. Właściwie to, no chciałbym te dwa kontrakty dzisiaj zrobić, no ale może jakoś będzie czas, żeby też tutaj jakieś opuszczone ewentualnie ruiny sobie odwiedzić. Chociażby dla łupu, prawda? No, dobrze. Okej. Farma Pelagia. Konika zostawię sobie tutaj przy stajni i będziemy działać dalej. Dobra, niech będzie tutaj. Oczywiście, że sobie górskie kwiaty pozbieram, to jest dosyć cenne. Tym bardziej, że jako teraz, wydaje mi się, że jako członek Mrocznego Bractwa, to dosyć opłacało, będzie mi się opłacało robić różne trucizny. Jakieś ewentualnie dekokty czy wywary, no chociażby takie do użytku własnego, niekoniecznie na sprzedaż, prawda, nie? No bo jednak tutaj zawsze jest dobrze poprawić sobie, że tak powiem, swoje osiągi, efektywność do walki, przed walką, w trakcie walki. Dlaczegoż by nie? Dobra, wchodzimy do miasta. No i tutaj jest tak, tu jest pijany łowca. W pijanym łowcy chyba będzie większa szansa na jakieś fajne strzały. Dlatego ja sobie może do pijanego łowcy od razu wejdę. Wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie niż tam zaglądać do Kowara. Z pewnością znajdziesz to, czego szukasz. Jeśli nie, daj znać, bo może mam to na zapleczu. Gdzie on jest tutaj, ten cały szefu? To jest on? Tak, to jest on. Witaj, przyjacielu. Potrzebujesz jakichś zapasów łowieckich? Tak, strzały. Szyjesz z łuku, co? O, chyba mam coś dla ciebie. No to dobrze. Dobra, no to zobaczmy, co on tutaj ma. O, krasnoludzkie, to elfie są lepsze. No, czcigodne łuki jakieś takie. Tedryczny nóż myśliwski, łoja. No, ten nóż myśliwski ma więcej obrażeń niż moje miecze. Dobra, są elfie strzały. Dobra, to niech będzie. Nie zaszkodzi. Strzała Anxiel. Też niech będzie. Strzał jak najwięcej. Ja tutaj nie będę się jakoś oszczędzał. Stalowa strzała. Coś jeszcze jest ciekawego? Szlifowany norski nadziak. Kurczę, jakie tutaj są. Szklany nóż myśliwski. Jeszcze Cordelas. O, proszę, jaki łuk. Cylantorian Bow. Cylantoriański jakiś łuk. Kurczę, no ciekawie się zapowiada. Teraz tak, orkowa i... O, krasnoludzka jest lepsza. Dobra, to jeszcze krasnoludzką wezmę. Nie zaszkodzi. Zobaczę, czy on coś będzie chciał ode mnie kupić. A właściwie to ja tutaj nie mam co sprzedać, także... No dobra. Póki co mamy te orkowe. I na orkowych przestanę. Bardzo zadowolony klient. Oczywiście. Dobra, i w drogę, bo tutaj nie ma co zostawać w tej białej grani dłużej. Nie ma zupełnie takiej potrzeby. Dlatego już wypadamy z miasta i lecimy po prostu, no, w dziką głuszę, można by powiedzieć. Ja sobie zerknę na mapę, żeby sobie to szybko tutaj przypomnieć, jak to wygląda. Momencik. Farma Pelagia, dobra, na północ w stronę.
Wichrowego Tronu, tak, tutaj. Czyli ja muszę się wrócić troszeczkę z Białej Grani, pójść tutaj tę drogą w stronę farmy Loreiusa. Dobra. W takim razie tak zrobimy i tak pójdziemy. No, znana mi już droga właściwie. Także nie powinno być źle. Ja tutaj będę musiał zdecydowanie jeszcze sobie zainwestować w jakiś płaszcz, który będzie mi pasował do mojej zbroi. No szkoda, że właśnie płaszczy i peleryn Skyrim nie ma domyślnie, bo wtedy bym prawdopodobnie dostał razem ze zbroją jakiś płaszczyk. No ale niestety, no tak to jest jak jest. Trzeba tutaj posiłkować się jednak we własnym zakresie w dużej mierze. Dobra, pogoda widzę jest zacna. Dlatego można śmiało tutaj sobie już pojechać. Dobra. I w stronę Loreiusa to będzie tędy bodajże, o ile się nie mylę. Polecimy sobie cwałem. No czemu by nie? I no i powinno być ok. No. Ja tutaj się tak rozglądam troszeczkę po tych teksturach, bo tutaj troszeczkę, no coś tak się one generują przede mną. Ja sobie tutaj znowu troszeczkę modyfikacji przetasowałem, to znaczy wyrzuciłem jedną na ulepszone groty, ulepszone tekstury grot, jaskiń i tak dalej. Podejrzewam, że ona właśnie wtedy mi robiła te problemy z fioletowymi teksturami. Na razie nic takiego tutaj nie widzę, tak właściwie. Dlatego może już wszystko będzie w porządku. Dobra, farma dzieciąt wojny. Biegniemy w takim razie dalej przed siebie. Właśnie teraz zauważyłem, że ja w ogóle hudów nie mam włączonych, dlatego ja sobie może je włączę i tak to powinno być łatwiej teraz. Tu jest jakaś jaskinia jeszcze, widzę, nieopodal, bardzo nieopodal właściwie. Ale dobra, to może gdzieś bardziej na północy ewentualnie odwiedzę jakieś miejsce, jakieś ruiny, czy po prostu miejsce, gdzie można odwiedzić tutaj. Dziwne to jest, że to się tak wszystko tutaj mi generuje, zanika mi tak praktycznie przed... No wszystko jest tutaj właściwie no na maks, chociaż no tutaj... Nie no, jest zanikanie trawy, zanikanie obiektów. Chyba, że tam być na minimum, no ale wątpię, raczej na maks. Także no dobrze. Okej, tutaj się zacznę troszeczkę rozglądać. Bo ja tutaj zapominam, że ja sobie zwiększyłem poziom trudności. Bo jestem za cienki na czeladniku. Znaczy za łatwo mi idzie na czeladniku. No dobra. No to zobaczymy, jak to będzie na ekspercie. No jakiś tam poziom już mam wbity. Jakieś bonusy z pancerza, z broni są. Może nie będzie tragedii. Ygritte prawdopodobnie wróciła do Wichrowego Tronu, więc tutaj nie będę... A ja będę nieopodal Wichrowego. A dalej mamy fioletowe jakieś tam... Kurczę, tekstury skał. No nic, trudno, dobra. Farmę Loreiusa już minąłem. No to wchodzimy w ciekawsze rejony. No właściwie to już niedaleko, to już jest tutaj. Mógłbym pójść tędy przez te... przez tutaj tę taką przełęcz, jakby coś takiego. Tu jest dużo jakichś odnóg. To jest taki dosyć gęsty las, o ile pamiętam, i tutaj będzie dużo... Tutaj będzie sporo przeróżnych stworów. Tutaj jest dużo, pamiętam, śnieżnych pająków, więc może być dosyć niebezpiecznie. No póki co to tutaj mi wszystko daje spokój, ale już nie za długo. Upiór lodowy, no pięknie. Okej, dobra. Zajął się moim koniem. I oprócz upioru mamy jeszcze innych, tak? Zobaczmy, jak tam sztylet sobie poradzi. Oj, mam tylko jeden, dlaczego? Dlaczego mi się tylko jeden wyjął? Sztylecik. No przecież, mam dwa, niby. Co jest grane? Dlaczego tak? Dobra, moment. Nie wiem, dlaczego mi się wyciąga tylko jedna broń. Nie podoba mi się to. No, tak myślałem. I co, mata co chcieliśta, mata co chcieliśta. Ale nie, ja tu czegoś nie rozumiem. Dlaczego nie wyjmują mi się obie bronie? Skoro je mam poustawiane odpowiednio. Teraz tak, gdzie był zapis gry? Prawdopodobnie będę musiał sobie dojść na miejsce.
No tak, autozapis. Dobra, słuchajcie, spotkamy się na miejscu. Nie ma sensu tutaj, nie ma sensu tutaj lecieć znowu, żebyście ze mną znowu biegli taki kawał drogi. Dobra, widzimy się na miejscu. Okej, w porządku, słuchajcie, dotarłem do farmy Loreiusa i uznałem, że tutaj zostawię sobie po prostu mojego konia, żeby on tutaj nie szedł za mną, bo uznałem, że w takim razie pójdę sobie tutaj na przełaj w stronę tego jeziora. No i to, co będzie po drodze, spróbuję oczywiście z tym walczyć. No zobaczymy. Tutaj sobie już przygotowałem bronię do obu rąk. No i zobaczę tylko, czy konik będzie za mną szedł, czy on tutaj zostanie. Zostaje, dobra. No to nic, w porządku. Na razie schowam broń. I no tutaj jesteśmy nieopodal miejsca, gdzie przed chwilą zginąłem. Właściwie to tak... Ciężko jest wycelować w te upiory lodowe, bo one są takie, wiecie, one są chude, się wiją w powietrzu. Różnie to bywa. No tutaj widzę, że teraz idą strażnicy, więc mi w razie czego by pomogli, ale tutaj zaraz. Tu mamy tutaj wilczka. Może go sobie upoluję. On z czymś tam walczy. No zobaczmy. Pięknie, dostał. Idealnie przeszyty. Dobra, i teraz sobie pójdę w tę stronę jednak. No i lodowego upiora nie ma, chociaż on był tam dalej. Tam dalej, ja tędy nie szedłem. Dobra, pójdę sobie tutaj na przełaj przez te rejony trawiaste takie. No i zobaczymy. Ja się tutaj rozglądam. No powiem wam, że podniesienie poziomu trudności w grze to jednak sprawiło, że tak bardziej jakby baczę na to, gdzie idę, co jest przede mną i tak bardziej uważam na ewentualne jakieś tam powiedzmy niebezpieczeństwa. Zerkam teraz tutaj co chwilę wszędzie, bo właśnie przypadkiem. No właściwie to ja mam tutaj skradanie dosyć mocno rozwinięte, więc lepiej tutaj raczej się chyba skradać. Zaraz, tutaj są jakieś dwemerskie, znaczy dwemerskie, jejku, Korvanjund, no właśnie, tutaj są ruiny Korvanjund. To jest jakaś nekropolia norska, dawna. No tutaj raczej na zewnątrz nic mnie nie powinno zaskoczyć, a jednak są bandyci, wykryli mnie już. I strzelają z łuku dodatkowo. Okej. Dobra, poszła na strzała. No zobaczymy, które oni do mnie przyjdą. Próbują wejść tędy. No nikt nie chce obejść tego. No ale dobra, będę ich miał na dystans raczej. A, idzie. Dobra, ten się ruszył. A, nie dostrzeliłem do niego. Jest już tutaj. No chodź, chodź. A to jest herszt, dobra. O, z hersztem to trzeba będzie uważać. Coś tam mnie drasnął. Kurde, nie trafiłem. Niedobrze. Dobra, siódemeczka. A, dłoń. Dobra, tam jest jeszcze jedna. Momencik, ja sobie przypomnę tylko, czy ja mam jakieś tutaj leczenie. Mam, pod czwórką mam leczenie, dobra. Podleczę się w takim razie. No ta widzę raczej nie idzie w moją stronę tutaj. Przeszukamy gościa jeszcze, co on tutaj ma, jakieś takie orkowe strzały, dobra. O, 100 sztuk. 100 sztuk złota, jest tutaj coś cennego w miarę? A, kolczuga, dobra, szanić tą kolczugę. Ja sobie wyjmę łuk z powrotem. No, gdzie ty jesteś? Gdzie ona poszła? Dobra, niech czeka na mnie, ale... Ona jest gdzieś tam wyżej, tak? Ta jest gdzieś u góry. No, dawaj, dawaj.
zerknę. Uwielbiam dobrą walkę. Gdzie ona jest? Co się z nią stało? Ona jest gdzieś tam? Kurczę, dobra, wiecie co? Szkoda czasu na to. Znaczy, dobra, wyjmę sobie łuk, ale... Okej. Okay. Nie ma sensu. Bo zanim ona mnie tutaj dopadnie, to ja sobie zapiszę grę. Troszeczkę minie tego czasu. Chyba, że poszła teraz za mną. Nie, ona gdzieś tam jest... Cały czas gdzieś się trzyma na uboczu. Tu jest jakieś ognisko. A tutaj jest obóz gigantów kolejny. No tak, to wolę jednak troszeczkę to... Troszeczkę bym to wolał obejść, mimo wszystko. Nie chcę ich tutaj prowokować. Oni niby są łagodni, nie są jacyś tam agresywni, ale... Cholera wie, czy ich czasem nie sprowokuje do czegoś. Zaczyna się robić tutaj, widzę, taka zamieć śnieżna, więc... Też będę musiał się raczej pośpieszyć na miejsce. Śnieżynki pozbieramy jak najbardziej. Niedźwiedź. Co? Próbujemy. Nic, spróbuję gościa upolować. Dostał. Cholera, coś czuję, że jak on na mnie siądzie, to ja generalnie jestem pozamiatany grubo. Ciekawie. Ja, udało się. Ło, no. No to było wyzwanie, nie powiem. Ta walka była wyzwaniem, no ale... No rzeczywiście, jest dużo lepiej, jest dużo ciekawiej. Mam nadzieję, że nie sprowokowałem tutaj tych gigantów z okolicy. W porządku, dobra, no to jakieś trofeum by się przydało, no to wypatroszę sobie. Zresztą ze skóry niedźwiedzia chyba kawałków skóry bierze się dużo, zbiera się dużo więcej, znaczy wytwarza się dużo więcej. Dobra, jest postęp cech wytrzymałości. Cóż to się stało? Cóż to się stało? Co jest? O, jest. Coś mi się kamerka zbugowała. Dobra. Z trzeciej osoby może będzie lepiej to tutaj, żeby nic mi się tutaj nie... O, dobra. Łohoho, nieskazitelny ząb niedźwiedzia, kieł niedźwiedzia, serce niedźwiedzia, oko, dziwny niedźwiedzi szpon. No, ciekawe rzeczy. Ciekawe. Dobra. Ruszam zatem dalej. Teraz już sobie wyjmę. Oj, wyjmę sobie łuk. No i w drogę, kochani, słuchajcie. No, jestem ciekaw, jaki będzie teren wokół mojego celu, którego mam zlikwidować. Czy równie ciężki, co tam Vivarsted, czyli gdzieś w pobliżu jakichś ewentualnie strażników, czy raczej nie. To się zaraz okaże, zobaczymy. Obejdę sobie tutaj to jeziorko lepiej, chociaż tutaj muszę też uważać, bo tutaj będzie dużo tych krabów poukrywanych. One wyglądają jak wystające kamienie gdzieś z brzegu, ale... No potrafią dać w kość te mędy, naprawdę, potrafią dać w kość. Jest wilk. On mnie nawet jeszcze nie widzi. Dobra, jest. No, jeśli chodzi o strzelanie do wilków, no to jestem dobry. Nie będę go też tutaj póki co chyba patroszył, tego wilka. Jedynie wyjmę z niego strzałę, jeżeli będzie taka możliwość. Schowam broń. Ręczne zbieranie. Wypatrosz. Dobra, wypatroszymy. Okej. Zbierz składniki.
i zombicze pazury. No to wszystko, dobra. Pozbywamy się reszty. Niestety strzały nie wyjąłem z niego. Orkowej. Tam chyba jest kot szablozębny, śnieżny. No na szczęście jestem daleko. Więc jestem póki co bezpieczny. Tutaj też... Tam chyba też coś jest, o ile się nie mylę. A może lis? Wygląda na martwego. Jak jest martwy, no to dobra. Nie będę go tutaj jeszcze dodatkowo dobijał, bo nie ma sensu. Dobra, tu chyba jestem w miarę bezpieczny. Jest mi chłodno. No mam nadzieję, że nie będzie mi coraz chłodniej. No ta zbroja ma troszeczkę mniejsze... troszeczkę gorzej mnie chroni przed zimnem, ale... No niby tam tragedii nie było. Cóż to tam mamy? Mi się wydaje, czy coś tam jest? Nie, to tylko konar. Jakiś obalony. Jakiś obalony konar tylko. Dobra, tu jest tartak. No dotarłem na miejsce, można powiedzieć. Zobaczę, no tak, z tej strony. Tutaj jest dróżka, więc w porządku. Jest kolejny wilk. Nie pozwolę mu tutaj podejść bliżej. Dobra, udało się. Tam jest jeszcze jeden, ale on jest chyba za daleko póki co. Ale ładny ptaszek. Dobra. On tam drugi poszedł gdzieś. Ten ładnie się wywalił. Dobra, ręczne zbieranie. Wilcza skóra. Nie ma strzały. Dobra, to wezmę tylko tą wilczą skórę. Momencik. Teraz pytanie, czy ja mam jakiś punkt cechy? Nie mam. Dobra. Dobra. Tutaj szedł ten drugi gdzieś. Pytanie, czy on poszedł, czy... Jest tam, dobra. Stąd go chyba już ustrzelę. Pięknie, udało się. Łucznictwo coraz lepsze, o to chodzi. Gdzież ten wilk? Gdzież on jest? Gdzieś tam dalej jeszcze? Kurczę, zagubiłem troszeczkę orientację. Gdzie ten wilk ustrzelony? Tu jest, dobra, przede mną. W porządku. Dobra, to zrobimy tak. Wypatroszymy gościa. Może uda... A, teraz się odzyskuje przy wypatroszeniu. No właśnie, no tak, no przecież. Zapomniałem o tym. Dobra, czy ja jestem na tym miejscu, gdzie mogę ewentualnie przejść? Nie, jeszcze dalej muszę iść troszeczkę, tylko czy tu będzie jakaś sensowna droga, bo ja tutaj widzę, że raczej są tutaj jakiś wodospad, ale cel jest gdzieś tu. Tam w ogóle jakiś szkielet płynie. To jest chyba on, tam. Tak, to jest chyba on. Momencik, ja sobie zapiszę grę. Zejdę jeszcze tutaj troszeczkę niżej. Oj. Wydaje mi się, że to jest on. Cholera. Kurde. I widzicie? Fioletowa skała. Tutaj jest coś... Coś tutaj w dalszym ciągu mu nie leży. Tu jest jakaś jaskinia w ogóle. Hello. Dobra, stąd spróbujemy. No, kraby mnie zauważyły. Nie tylko kraby. Tamten też mnie zauważył.
Nie, strzelam. To jest on? To był on? Tak, to był on, dobra. Nie ma żadnej nagrody za mnie. No to super, dobra, w porządku. No to teraz pozostaje kolejny cel, ale nie, te kraby tutaj będą do mnie szły, więc ja je wolę stąd zczyścić. Jeden jest. Widzę, że obok wyrósł drugi. Trzeci nawet. Jest ich tam trochę. Co najmniej cztery. A możecie mnie widzieć, mi to nie przeszkadza, że wy mnie widzicie. Jest czwarty. A się odbiła ta strzała dosłownie, no ale to i tak nieźle. Dobra, to wszystkie. Okej, okay, no to ja sobie je tutaj popatroszę troszeczkę. Krab błotny, oczyścimy. Dobra. Składniki. Z takiego kraba to chyba hity, no właśnie, pancerz kraba błotnego. Mięso, mięso, mięso. A niech będzie mięso, dobra. Mięso zawsze można najwyżej sprzedać. Oj, mięso, widzę, że wycinanie mięsa trwa długo dosyć, więc może lepiej nie na razie. Kolonia norskiej pękli. Ciekawe. Jakieś grzyby. No, takiego grzyba jeszcze nie zbierałem. Dobra, tu jest większy krab błotny. To go się oczyści. Składniki. Zbieramy. Mięsa nie będę wycinał. To pamiętam. Mięsa nie wycinać, bo to trwa za długo. I pozbywamy się, w porządku. I jeszcze jeden tutaj. To chyba będzie przedostatni. Jeszcze jeden powinien być gdzieś. Ale dobra, te trzy mi wystarczą póki co. Zbiorę składniki. Pancerzyk. Dobra, udało się. W porządku. Dobra, zapis gry jeszcze raz. A ja tutaj podejdę do tego obozu. Od tego owego... Troszeczkę się ogrzeje przynajmniej, skorzystam z jego ognia i przeszukamy, co on tutaj takiego ma. Słabo, opiekane pory, norski miód. Dobra, to te pory to ja bym sobie może ewentualnie taki zwykły, zwykłe raczej niepancerzowe, nieopancerzone rzeczy. Tu w pobliżu nic już więcej nie ma, jak widzę. Nie ma nic więcej w pobliżu, dobra. Strzału nie mogę z niego wyjąć? Nie mogę, okej. Mogę ogrzać się, dobra, to sobie tak. W takim razie opiekane pory zjem. I potrawkę z Horkera sobie również zjem. Bo jednak troszeczkę drogi już za mną, dobrze jest się posilić. Dobra, jestem syty, jak tam z pragnieniem? Jeszcze bym się ewentualnie napił czegoś. To się napijmy. Dobra, jestem nawodniony. W porządku, to nie ma co, ruszamy dalej na północ. Czyli do Gwiazdy Zarannej. Dobra, zlecenie gotowe. Jeszcze zabij Beitild. No tu będzie chyba trudniej. Chociaż ona też jest gdzieś nieopodal miasta raczej niż w mieście. No ale droga przede mną niezła. No dobra, tutaj spróbuję przejść na tę drogę. Wejść tutaj na drogę. A, i drogą sobie chyba pojadę dalej. Tak, tu jest główna droga. Przyzwę sobie konia. Mojego dzielnego wierzchowca. Jest! Witam cię! Dobra, i ruszamy na zachód i na północ. Kapryśna przełęcz. Tego nie będę raczej póki co zahaczał. No to prosto do Gwiazdy Zarannej. W tym mieście również jeszcze nie byłem. Widzę, że mój konik sobie marznie. Śnieg go Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że mi zaraz nie zdechnie. No nic, dobra. Polecimy szybciej. Może to jest po prostu efekt taki. Nawet nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Że on tak tutaj oszroniał, czy co? No ale prędkości nie stracił. Dalej potrafi biegać cwałem, pędzić cwałem. Także no. No i zobaczymy, kochani, jeżeli uda mi się teraz w miarę
sprawnie pójdzie mi wykonanie tego zlecenia najbliższego, na które się czaję, no to powiem wam, że może uda mi się wyruszyć też do Markartu dzisiaj, no ale zobaczymy. Plany mam takie, że chcę obecnie jak najwięcej, jak najbardziej zająć się właśnie tutaj wątkiem Mrocznego Bractwa, może z jakimiś tam ewentualnie przerwami na jakieś pomniejsze czynności, ale to naprawdę niewielkimi przerwami na jakieś pomniejsze czynności. No i nic, no zobaczymy jak to wypadnie oczywiście, dobra. Ruszamy dalej. Cóż my tutaj mamy? Jakąś świątynię. Kurczę, leże srebrnej zaspy. Ale widzę, że tutaj są bandyci. Póki co nie będę ich może niepokoił. Dobra, zlecenie jest tutaj, kontrakt jest jednak najważniejszy w tym momencie. Ewentualnie podczas drogi do Markartu, bo z Gwiazdy Zarannej podejrzewam, od razu wyruszę do Markartu i dopiero później zgłoszę zaliczenie, wypełnienie kontraktów tam na miejscu Mrocznego Bractwa, żeby się też do enklawy, do sanktuarium nie wracać. Dlatego może po prostu lepiej będzie od razu pójść. O, widzę, że pająki śnieżne atakują. Na razie nie będę się tutaj na nich skupiał. Może tutaj jest kolejne wejście do jakiejś jaskini. Tutaj jest dużo pająków śnieżnych. Dobra. Strzelają we mnie już. Tu jest fort. Nie wiem, czy ja tego fortu czasem nie... Tak, ja ten fort zdobyłem. Zdobyłem ten fort pod koniec chyba pierwszego sezonu, o ile się nie mylę, albo na początku drugiego sezonu tutaj Skyrima u mnie. Tak, to jest ten fort. Z jednego z pierwszych odcinków. A widzę, że bandyci wrócili do tego fortu. Dobra, nie ma sensu tutaj w takim razie marudzić dłużej. Droga jeszcze przede mną, jeszcze kawał drogi przede mną, więc... Widzę, że przestaje tutaj raczej sypać śnieg. O, jest pająk. Tutaj trzeba ostrożnie z nimi. Akurat skończyła się kondycja koni, no nic, dobra. Ruszamy zatem dalej. Jest jakiś pielgrzym. Ale nic ode mnie nie chce. No i dobrze, dobra. Czy my dobrze idziemy w ogóle? Tak, dobrze idę. Tutaj jest taka droga poprzez ośnieżony las do Gwiazdy Zarannej, widzę. Dobra, no i docieramy na miejsce. Widzę już port. To jest miasto portowe. Słyszałem jakieś pogłoski, że tutaj w Gwieździe Zarannej mieszkańcy mają problem z koszmarami czy coś takiego. Dobra. Takich przeciwników to ja sobie nie odpuszczę jednak. Jeden. Drugi. Jeszcze ten śnieżny. Ten śnieżny jest chyba groźniejszy. Lodowy znaczy się. Oj, nie śnieżny, tylko lodowy. Ale to znowu nie jestem w stanie wyjąć dwóch broni jednocześnie. Dobra, udało się. Właściwie mieczem to tak na raz. Prawie że. Nadbieram. Będzie lepszy efekt. Ale zdecydowanie lepszy. Dobra, mój wierzchowiec do mnie przyszedł. Skóra oczywiście ten wilka lodowego tutaj jak najbardziej się przyda. Składniki. No i skóra na koniec. Coraz więcej składników. Bardzo mnie to cieszy. No i skóra oczywiście. Tak. Porządna w dodatku. Okej, dobra. Tamtych wilków tam olać je. Nie będę ich patroszył. Szkoda mi czasu na to. Wilki blisko miasta mnie zaatakowały. Tam jest jeszcze jakaś wieża. Ciekawa wieża. Właściwie to można powiedzieć, że tutaj Gwiazda Zaranna jest u podnóża tej wieżyczki. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Przyspieszę troszeczkę. Dobra, i teraz tak. Czy pokazywać się w samym mieście, czy może gdzieś tutaj, może tutaj z boku zostawię konia. Zostawimy konia i niech on... Zobaczymy, czy on będzie za mną szedł, czy będzie czekał.
czeka, dobra. W porządku. Ja się tutaj zacznę powoli podkradać może, bo o tak, tutaj już widzę dachy budynków. Tam jest latarnia. Dobra, udało mi się skradanie podnieść. Może zbadam te wieże później. Ciężko jest się tutaj skradać, bo ja jestem właściwie... Podchodzę coraz wyżej. Kazickie karawany tam są. Warto będzie odwiedzić też tę karawanę. Cholera, jest mi bardzo zimno, aby mi tylko współczynniki nie pospadały. Kurczę, ona jest gdzieś tutaj bardzo blisko miasta. Oj, niedobrze, niedobrze. Póki co mnie jeszcze nikt nie zauważył. Już mnie ktoś zauważył? No podejrzewam, że tu strażnicy się kręcą i... Zaraz, tutaj z tyłu jeszcze mnie nikt nie zauważył raczej. Dobra, schowam broń, bo widzę, że ona jest raczej tutaj właśnie. Bardzo blisko miasta. Jak to wygląda? Na niebiosa, Skaldzie. Kogo przestraszymy naszymi starymi ranami wojennymi? Już nie jesteśmy żołnierzami. Twój Horik założył starą zbroję Legionów. Co powinienem o tym myśleć? Jest dumny ze swej służby, Skaldzie. Legion nauczył nas lojalności, więc jesteśmy lojalni wobec Gwiazdy Zarannej. To nie koniec. Jeśli przyłapię was na pisaniu choćby jednego listu do generała Tulliusa, każę was stracić. Wszystko w porządku? Zmęczenie maluje ci się na twarzy. Nic mi nie jest, Horiku. Ja tylko... Nie martwi cię ta wojna? Dobra. Nie. Oni są zajęci swoimi sprawami. To będziemy walczyć. A ty, a ja tutaj będę kontynuował mój rekonesans. Tak jak zwykle. Kurczę, będę miał świadków. Niedobrze. Oczywiście. Raczej sobie tego nie wyobrażam. I to tyle w temacie starych żołnierzy wiodących życie w luksusie, co? Moment. Muszę tutaj opanować te strzały. Kurczę. Kurczę blade. Trzymaj ręce przy sobie. Cholera, nagroda jest. Niedobrze. Niech ktoś coś zrobi. Nie rób mi krzywdy. Ale zaraz, zaraz, chwila. Ja się chcę poddać. No nic, dobra, w takim razie... No dobra, zabawmy się. To się dobrze nie skończy, no ale nic. No, do góry. Na pomoc, nie! Spróbuję wybić całą populację z Gwiazdy Zarannej. No skoro nie chcą mnie wziąć do lochu, no to nie mam innego wyjścia chyba, co? Dobra, przećwit. Nie dam ci rady. Nie dasz mi rady, oczywiście, że nie. To nic. Cholera, blokują się. Coś czuję, że zginę. Ale jeszcze się mogę podleczyć troszeczkę. Ach, niestety. No nie tym razem. No, ciężko by było raczej
zabić cały garnizon strażników miasta, no bo to... Stawką jest duma kopalni żelazołamacza. Wiecie co, pobawię się może w takiego... Jesteśmy górnikami, a nie żołnierzami. No, nie wierzę, że to się da zrobić tylko w taki sposób, że ona tutaj sobie stoi i... Będziesz górnikiem lub żołnierzem. Ona gdzieś zaraz pójdzie pewnie. Tak jest, przepali. A spodziewam się, kto mógł na nią wydać kontrakt, skoro ona się tak zachowuje. Może jeden z ich ludzi. Wygląda na to, że ona jest jakby szefową kopalni. Może da się ją jakoś zwabić gdzieś. To by było dobre. Dobra, weźmiemy sobie sztylet. Naprawdę nie jestem w nastroju. Mów, czego chcesz, albo odejdź. Ktoś chce cię widzieć martwym, Bayfield. Niech zgadnę. Tym kimś jest mój tak zwany mąż Leigel? Cóż, ja czuję to samo. Aha. Po prostu poszła. Dobra, zobaczymy, gdzie ona pójdzie. No, daleko nie poszła. Kopalnia jest pilnowana. Teraz pytanie, gdzie jest dom Bayfield? Bo to raczej nie jest tak oczywiste. Spróbuję ją ewentualnie okraść, zabrać klucz z jej domu. No zobaczymy, no. Jest klucz. Zaczynajmy! Przełapano mnie na kradzieży kieszonkowej, tak? Whitehall. Poszła zgłosić mnie, tak? Czy jak? Dość! No, ciekawa sprawa, no tak zabić w domu Jarla... Raczej średnio bym powiedział, no ale... No nie, no to nie ma sensu. Dość! Poddaję się, poddaję! Zobaczę, co się stanie. Kąsasz jak... Widzę, że nic się nie... raczej... Tym razem i tak dalej pójdzie. Nie będziemy w stanie chronić własnych granic. Z rozkazu Jarla nakazuje ci stać. No tym razem... Ha, grzywna, no niezła grzywna. No dobra. Mądryś. Pójdziemy do zamku. Ale wiecie co, mnie to nie satysfakcjonuje. Ja tutaj muszę troszeczkę sobie porobić taki... Tutorial tego Mrocznego Bractwa. Nie urządza. Ja inaczej chcę to zrobić. O, tu jest szybki zapis. Dobra. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że ja chcę po prostu nie być przyłapany, a chcę wykonać to zadanie, dlatego... Pracuj ciężko. Stawką jest duma kopalni żelazołamacza. Dumę z czego? To nie jest Legion, szefie. Jesteśmy górnikami, a nie żołnierzami. Zamknij się i wracaj do pracy, albo przed końcem dnia nie będziesz górnikiem lub żołnierzem. Słyszysz mnie? Tak jest, przepali. No ja jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, co ona zacznie robić. No ona tutaj coś grzebie teraz. Która jest godzina? Po południu, czwarta. Oni do 20 chyba wszędzie pracują. I ja to zrobię tak. Spróbuję to zrobić pod osłoną nocy, tylko ja najpierw będę musiał wyhaczyć, który dom należy do niej i po prostu się spróbuję wkraść do niej w nocy, no i zrobić co trzeba w nocy z nią, więc Brina, to nie Brina, Bayfield, dobra, Bayfield czy Bayfield. Zaraz, tutaj jest sklepik, to chyba nie tu. Tu jest chyba dom tego nadwornego maga jakby. Tu jest dom Bayfield. Dobra, dobra, w porządku. W porządku. Silusie, twoi przodkowie nie chcieliby tego. Dlaczego miałbym się przed tym kryć? Mowa o spuściźnie mojej rodziny. To przeszłość. Martwe przysięgi w martwych ustach. Niech tam zostaną.
Muzeum zostanie otwarte, Madeno. Aha, tak, oni tutaj mają muzeum jakieś. Dobra. A oto i mój pierwszy gość. Muzeum Mitycznego Brzasku jest otwarte, wędrowcze. Właśnie, mam tu... To on mnie zaprosił, tak, kuriera mi tu wysłał. I oto jesteś. Dobrze. Wejdź, przyjrzyj się ekspozycji i porozmawiajmy. Mam zadanie, do którego wydajesz się idealnie nadawać. Nie interesuje mnie to póki co. Twoja strata. Ale jeśli zmienisz zdanie, będę tutaj. Dobra, może kiedy indziej. Ja tu mam inną misję w tym momencie do wykonania. Jeszcze raz, to jest dom Beytild, tak? Tak, to jest dom Beytild. To w takim razie, no nic, no będę musiał... Będę musiał tutaj w karczmie znaleźć nocleg, przeczekać do nocy, najlepiej. Czy kiedykolwiek wrócisz do domu? Nie. Nic tu jest kowal. O. Moi rodzice zmarli, kiedy byłem mały. Może kupię jakąś broń. Jestem taka zmęczona. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Jesteś dobry. Tak, strzały, krasnoludzkie. No nie, o, jest ta strzała. A to też nie jest to. Strzała sądziciela jest mi potrzebna. Ta jest 16. Ta 12. Dobra, dokupię może jednak, no bo to zawsze jednak jest jakiś... no zawsze to będzie jakiś tam powiedzmy po... No. Pracujemy codziennie. Ulepszenie. Więc zawsze możesz się do nas zgłosić. Dobra, to w takim razie dokarczmy i co? No i skarczmy trzeba będzie no zrobić co trzeba, no. No nie ma innego wyjścia. Karczma jest chyba gdzieś tu wyżej. Nie pamiętam teraz, jak to jest w tym mieście. Ale wydaje mi się, że tutaj jest karczma. Raczej tutaj. Tak, tutaj jest karczma. Dobra. Zapraszam. Mamy ciepłą strawę, ciepłe trunki i ciepłe łóżka. Dobrze. To klątwa. Na pewno. Muszę wynieść się z tego miasta. Irgnir, weź się w garść. To tylko sny. Wytłumacz jej to, Erandurze. Słuchaj tego uważnie, Fruki. To tylko sny. Nie ma się czego obawiać. Wszystko jest w porządku. Wciąż mam ten sam sen. Myślisz, że to normalne? Mówię ci, że to zło. Erandurze, ona ma rację. Mówisz, że te sny nie wyrządzą żadnej krzywdy. Ale to musi być jakiś znak. Pozwól mu coś powiedzieć. Próbuje nam pomóc. Proszę wszystkich o spokój. Robię co mogę, by położyć kres tym koszmarom. Tymczasem proszę tylko, byście pozostali silni i zaufali Marze. Tak, dziękuję ci. Gospoda Wichrowe Wzgórze ma najlepszego barda w całej Gwieździe Zarannej. Mnie. Co no to, gryzie, jedynego barda pewnie, tak? Dobra, Thorin. Szukasz pokoju? Nie martw się. Ojcze, tak koszmary się zdają się nie nękać podróżnych. Jasne. Dobra. Masz dobę. Popilnować gospody. Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Tędy. Dobra, prowadź. A ja się zastanowię, czy może im tutaj nie spróbować jakoś pomóc. No ale dobra. Dobra, czwarta po południu. To teraz tak, 12 godzin nie, bo to będzie rano. Może 10 godzin. Powinno być stosunkowo późno. Na tyle późno, że raczej będą spać. Chociaż oni nie śpią, oni mają tylko szmary. No nic, zobaczymy. Jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Może być tak, że z tą Beytild będzie o tyle trudniej, że ona nie będzie spała. Gwiazda za... Dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Do Beytild to tutaj na dół będzie droga. Cholerne każity tutaj są jeszcze. Nie. Ej, anuluj. Anuluj. Oj, kurde, źle kliknąłem. No nic, dobra, narąbię sobie drzewa opałowego. Na podróż. No, jest anuluj. Dobra, w porządku. Udało się. Tylko musiał przynajmniej raz wykopać. Dobra, ktoś tu tutaj idzie. Frida. Fridy to ja nie chcę tutaj martwić. Dobra. Przejdziemy tędy.
Dom tej baby jest gdzieś tutaj właśnie blisko. Blisko tego muzeum, które jest nieczynne chyba póki co. Idzie strażnik. Dobra, po pochodniach w sumie będę widział co i jak. Kogo dobrze, dom Baitild jest tam. Strażnik się kręci koło jej domu. Zabójstwa może nie będą widzieć, ale może być problem. Mikstura krótkiej przez 20 sekund. No trochę za dużo. Czy jest trochę za krótko rzeczywiście? Mam jeszcze jakieś mikstury niewidzialności? Chyba posprzedawałem. Kurczę, niedobrze, niedobrze. Mikstura krótkiej niewidzialności. Jest niewidzialność przez 18 sekund. Bez sensu. Bez sensu. To 20 sekund. Jedna tylko w dodatku. No nic. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, moment. Na razie bez przypału. Wiele po prostu podejdę. Mróz zabrał męża. Teraz tak. Nie ma tu żadnego strażnika teraz w okolicy. Nie ma. Dobra. Jest na nowicjuszu. On tylko zdążył. Udało się. Baitild tutaj. Chrapie. To jest bezduszne, tak zabijać chrapiącą osobę, nie? To jest takaś tragedia. Dobra, bierzemy. Nie zauważył. Nikt nie słyszał. Aż mi w brzuchu zaburczało. Dobra. On tak uwalnął i... Super. Dobra, mam klucz. Klucz wezmę sobie. Tak, to wszystko wezmę. W porządku. No to skoro już tu jestem, to będę na tyle bezczelny, że jeszcze coś zjem. Ale dobra, to coś ze swoich zapasów. No nic, dobra, no to teraz droga w kierunku Markartu w takim razie przede mną. No to daleka droga mnie czeka, daleka droga mnie czeka. Nie wiem, czy przez samotnie, nie, ale raczej Mordhal jeszcze jest takie miasto. W Mordhalu chyba jeszcze, też tam jeszcze nie byłem. Chyba przez Mordhal, o ile się nie mylę, moment, ja zaraz sobie tutaj zerknę na mapę. No mój taki kompas jakby. Dobra, moment. LL. Tak, Mordhal jest tutaj. Wydaje i wygląda na to, że droga przez Mordhal mnie będzie wiodła. No takie dosyć mroźne tutaj rejony. No i Markart jest tutaj. Czyli Mordhal tutaj na południe nie bardzo, bo ja dojdę na jakieś wzgórza. Przez tutaj okolice Smoczy Mostu. No taka dosyć pogmatwana droga. Bardzo pogmatwana droga z tego co widzę. No to nic, dobra, trzeba będzie iść z Gwiazdy Zarannej w stronę Mordhal. Potem się kierować na Smoczy Most. Albo nawet nie. Minąć drogę na Smoczy Most. To będzie droga do Rorikstead. Skręcić w Rorikstead i... I potem od Rorikstead już do Markartu, no to nie, też trzeba tutaj okrążać. Tutaj naprawdę nie ma żadnych przepraw? Nie wierzę w to. Są, tutaj chyba jest przeprawa, no nie wierzę, że nie jest. Albo jakiś tunel w skalę wydrążony. Dobra, okej. Okay. No to nie ma co. Słuchajcie, kochani, wyruszamy w drogę już w kolejnym odcinku. Ja tutaj w ostatnich chwilach no, potowarzyszę, no właściwie ostatnie chwile ma już za sobą Baitild. Zostanę tutaj chwileczkę i
wyjdę raczej rano, stąd poczekam póki co. Dziękuję Wam wielkie za uwagę, to był kolejny odcinek, drugi odcinek z Mrocznego Bractwa w Skyrimie u mnie, przygód Derwana w Mrocznym Bractwie. Wyruszamy do Markartu. W kolejnym odcinku oczywiście droga do Markartu, no i w Markarcie pierwsze poważne zlecenie czeka. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się i nie dajcie się. Cześć.